Nowe informacje o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry? Są komplikacje. Pojawiły się nowe informacje o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry? Były minister sprawiedliwości zmaga się z nowotworem, a kilka miesięcy temu poddał się operacji w Brukseli. Polityk suwerennej Polski Michał Wójcik właśnie przekazał, że doszło po niej do komplikacji. Najnowsze informacje o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry? Michał Wójcik poinformował na antenie Polsat News o tym, że stan zdrowia Zbigniewa Ziobry bardzo się pogorszył. Po ostatniej operacji byłego ministra sprawiedliwości doszło do komplikacji. Poseł dodał, że w ostatnim czasie chorujący na nowotwór Ziobro bardzo stracił na wadze. Zbigniew Ziobro będzie musiał przejść kolejną operację. Poseł suwerennej Polski wskazał, że u Zbigniewa Ziobry stwierdzono przerzuty. Nie chcę dzielić się wszystkimi informacjami. Mogę tylko powiedzieć, że po operacji ratującej życie pana ministra, były i przerzuty i że w ostatnim czasie ten stan się bardzo pogorszył. Podjęto decyzję, żeby kolejną operację przeprowadzić, powiedział Michał Wójcik. Dodał, że mimo pogorszenia stanu zdrowia Zbigniew Ziobro pozostaje w dobrej psychicznej kondycji. Modlimy się, trzymamy za niego, kciuki, redaktor, mówił poseł. Choroba Zbigniewa Ziobry? Szef suwerennej Polski zaprzestał uczestniczenia w życiu politycznym w grudniu ubiegłego roku w związku ze zdiagnozowaniem u niego nowotworu przełyku, który przerzutami miał objąć także inne organy. Zbigniew Ziobro wystąpił w mediach dopiero w marcu, kiedy w jego domach dokonywano prokuratorskich przeszukiwań w ramach sprawy dotyczy nieprawidłowości w funkcjonowaniu Funduszu Sprawiedliwości. W ciągu miesiąca schudłem 10 kg, pojawiły się bardzo mocne bóle w okolicy mostka za plecami i towarzyszył mi coraz większy problem z głosem, który od lat był dla mnie problemem, powiedział wówczas na antenie Polsat News. Funkcję prezesa suwerennej Polski na czas nieokreślony przejął europoseł Patryk Jaki.